Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To błogosławieństwo Symeona, które wypowiada, trzymając w objęciach Jezusa, jest codzienną modlitwą Kościoła na zakończenie dnia. Wtedy, kiedy oczy mają być zamknięte, kiedy mamy spocząć, udać się na spoczynek, to właśnie jest to, nazwałbym to modlitwą, właśnie tak na przekór, modlitwą otwartych oczu. Modlitwą życia, tego, który widzi życie. No tak. Duch Święty objawia Symeonowi, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Możemy powiedzieć, przed chwilą w tej świątyni odbywała się msza żałobna. To ostatnie pożegnanie kogoś, kto umarł. Dla nas, ludzi wierzących, może mogę tak powiedzieć, użyć takiego stwierdzenia, że my
nie widzimy śmierci, bo my nawet kiedy myślimy o końcu tego życia, jeżeli trwamy przy Chrystusie, to mówimy o życiu, życiu wiecznym. Że ten Symeon, który wyczekiwał tyle lat, z nadzieją przychodził, że spotka Mesjasza, w momencie, kiedy go spotyka, wchodzi w niego życie, błogosławi Boga. Bóg rozpalił w nim nadzieję, tchnął nowe życie, dał pokój w sercu, że może spokojnie odejść z tego świata, bo jest Mesjasz, jest Wybawiciel. Jest ten, który dzisiaj ofiarowany, sam stanie się ofiarą, stanie się tym barankiem Bożym, który bierze grzech świata. Przychodzi Pan, który jest oczekiwany i został rozpoznany. Różne mamy oczekiwania w życiu. Jedne się spełniają, inne może nie. Ale to jest codzienne oczekiwanie, abym ja w swoim życiu nie zgasło we mnie to pragnienie, że ja chcę, by Bóg był obecny w moim życiu, że oczekuję Jego przyjścia, oczywiście powtórnego, ale oczekuję Go na co dzień i na co dzień chcę się z Nim spotykać. Chcę brać Go niejako w objęcia, że On został mi dany i mogę Go wziąć. Ksiądz Twardowski w takim jednym opowiadań dla dzieci bardzo ładnie to pokazuje, że Maryja przynosi Jezusa do świątyni i tam zadaje pytanie, czy trzyma Go dla siebie? Nie. Oddaje Go w ręce innych. Pewnie można znaleźć to całe opowiadanie, ono ma dwie strony. No ja nie jestem w stanie po kilku razach czytania przytoczyć słowo w słowo, ale sens jest taki. Maryja oddaje Go w nasze ręce. On jest tym światłem, światłem wiary i czasem w naszych modlitwach pojawia się to słowo, że ja ofiaruję coś Bogu. Ofiarować to tak naprawdę powiedzieć, że to nie należy do mnie, to należy się Tobie, bo wszystko do Ciebie należy. Dzisiaj ten dzień mieści w sobie kilka nazw. Tak, jest ta tradycja świec, mówimy Matki Bożej Gromnicznej, to ta świeca kładziona z wiarą gdzieś w oknach naszych domów ma nas strzec od niebezpieczeństwa, od tych gromów, pożarów. Tak, to jest wyraz wiary, tak, że Bóg czuwa nad nami. Mamy ten tekst ofiarowania, ale też jest to, dzisiaj jest ten dzień, światowy dzień, który w 97 roku papież Jan Paweł II ustanowił jako światowy dzień życia konsekrowanego. Czyli tych osób, które oddają się na wyłączną służbę Bogu. To jest pierwszy cel, ale w tej wyłącznej służbie Bogu służą także drugiemu człowiekowi, pokazując, że jest ten Boży świat, któremu można się oddać w całości. Że te osoby zazwyczaj są w tych miejscach, w których wydawałoby się nam, że światło gaśnie, gdzie są, nie wiem, w domach pomocy społecznej, w domach starców, w domach dziecka, w hospicjach. Tych miejscach, które może na co dzień nie odwiedzamy albo odwiedzamy bardzo rzadko. I te osoby
swoją cichą służbą, oddane Bogu, oddają się także drugiemu człowiekowi. Są tym Bożym światełkiem, tam gdzie to światełko może właśnie przygasa. I dzisiaj jest ten dzień, by modlić się też za takie osoby i o takie powołania. Właśnie. By te osoby, które konsekrują się Bogu, oddają się w pełni, w tym wytrwały i żeby też swoim świadectwem życia blisko Boga budziły takie powołania.